Goluś z Light Show Channel przedstawia film pod tytułem Przyborów to malownicza wieś położona w Beskidzie Żywieckim, w gminie Jeleśnia. Najstarsza zachowana pieczęć przyborowa pochodzi z połowy XIX wieku, przedstawia koronę pięciopałkową. Zachowało się tu sporo drewnianych chałup, stodół i wolno stojących piwnic z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Przez miejscowość przepływa rzeka Koszarawa, która ma swe źródła w sąsiedniej miejscowości o tej samej nazwie. W czasie II wojny światowej miejscowość była częścią linii obrony Krzyżowa Przyborów. Było to polskie umocnienie obronne w rejonie Beskidu Żywieckiego. Miały bronić drogi z Przełęczy Glinne w kierunku Żywca. W pobliskim przysiłku Jabłonów należącym do parafii znajduje się kaplica Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z cudownym źródełkiem. W miejscu tym 1 maja 1978 roku był Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Lokalna parafia była erygowana w 1983 roku. Kościół parafialny pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej konsekrowany był w roku 1991. Zespół szkół numer 7 posiada przedszkole, podstawówkę i gimnazjum. A tak prezentuje się nasza trasa na Pilsko. Początkowo trasa wiedzie żółtym szlakiem do znanej nam już kaplicy w Jabłonowie. W krzyżówkach zmieniamy szlak z żółtego na czarny, a w oddali widzimy nasz cel Pilsko. Mijamy starą beskidzką zabudowę w Górnym Korbielowie. Gdy nasz szlak pokryje się z drogą numer 945, możemy zobaczyć wodospad na potoku Glinna. Wodospad ten znajduje się 590 metrów nad poziomem morza. Zagłębiowski akcent wycieczki, ośrodek wypoczynkowy Huty Buczek w Sosnowcu. Możemy podziwiać piękne kaskady na potoku Buczynka. Przekraczamy Buczynkę i rozpoczynamy marsz żółtym szlakiem po masywie Pilska. Żółty szlak jest bardzo zróżnicowany pod względem otoczenia i widoków. Raz przemierzamy go bukowym lasem. Potem buczyna przemienia się w świerki. A niekiedy dookoła jest goło od wyrębów, starodrzewia i wiatrołomów. Po drodze przechodzimy po górskich obiektach inżynieryjnych. Końcówka drogi na halę miziową wymaga czujności, jest lekko niebezpieczna i bardzo męcząca. A to już hala kornieniecka cechuje się ciekawymi przedstawicielami flory, m.in. knieć górska, rzeżucha łąkowa, pięciornik złoty i wiele innych.
przemierzamy ostatnie metry szlaku, by ujrzeć. Schronisko PTTQ i całą halę miziową. Po 4 godzinach marszu o godzinie 12.02 mogliśmy już podziwiać panoramę Beskidu Żywieckiego. W oddali widzimy Babią Górą 1725 metrów nad poziomem morza, a przed nami jeszcze 30 minut na szczyt. Zaraz za schroniskiem szlak jest bardzo trudny. Ale po około 10 minutach łagodnieje i prowadzi nas w labiryncie z kosodrzewiny. Góra Pięciu Kopców z granicą Rzeczpospolita Polska z Lowarska Republika. Osiągnęliśmy szczyt. Panorama ze szczytu Pilska z widocznym obszarem, gdzie pada deszcz. Jezioro Orawskie, po słowacku. Wodna nadrż Orawa. Ostatni rzut oka na halę miziową. Spojrzenie na Przyborów z góry. Obieramy zielono-czarno-żółty szlak do Sopotni Wielkiej. W przełęczy przy Słopy obserwujemy zwózkę drewna Ursusem C360. Docieramy do naszego ostatniego już celu, wodospadów Sopotni Wielkiej. Jest to największy w Beskidach Zachodnich, naturalny 12-metrowej wysokości wodospad. Jeżyny, zwane też ostrężynami lub czernicami. I znów jesteśmy z powrotem w Przyborowie. Pozdrowienia dla Bazyla, z którym ta wyprawa miała się odbyć. Reżyseria, zdjęcia, montaż, Marcin Gola. Muzyka, Chcę wyjechać na wieś, remix. Czytał, Janek Spresiwo.